Cześć, słuchajcie, kolejny raz sobie zarzucę, w międzyczasie wam coś powiem ciekawego. No więc tak, jak się dowiedziałem od pana Sławka, to tutaj sprzętu to tutaj za dużego, za drogiego nie trzeba mieć. O, czekajcie, leci, pach. Nie za daleko, ale powiedzmy, że nam starczy do naszych celów. Wieje mocno, więc tą plecionkę mi wiatr mocno targa i trzeba dużo ją nawinąć. Ja może pozwolę, niech ten zestaw opadnie na dno i później ją troszeczkę jeszcze nam tutaj skręcę. Słuchajcie, tak jak pan Sławek powiedział, sprzęt, który on używa, zresztą nam pokazywał mi, nie chciał za bardzo do kamery tego pokazać, nie chciał udzielić też wywiadu. On używa bardzo starego sprzętu, nazwijmy to rosyjskiego. Kołowrotki dosyć tanie, naprawdę plastikowe. Jeden miał tam troszeczkę droższy, ale mówi, że już łowi nim któryś sezon i widać, że już bardzo mocno ta rdza go bierze. I teraz czym się różni sprzęt, który tutaj będziemy używać, od tego, który będziemy używać na plaży, który używamy na plaży? Na pewno ten sprzęt na plaży nie musi być aż tak mocno odporny na sól. To co tutaj jest, te warunki, one są trochę bardziej niesprzyjające, jeżeli chodzi o działanie soli na nasz zestaw. Dzisiaj mamy spokojnie dosyć, ale wiecie, jeżeli troszeczkę może jest bardziej niespokojne, wówczas zaczyna się nam robić dosyć duża bryza i nawet oprócz bryzy też bywa tak, że potrafi tak dosyć solidnie chlupnąć wodą. Także no, kołowrotek w tym momencie na pewno będzie nam pływał w wodzie, słonej wodzie morskiej, i choć nasze morze nie jest mocno zasolone, to według pana Sławka to wystarczy, żeby ten kołowrotek po paru sezonach był do wyrzucenia, więc albo kupujecie specjalistyczny kołowrotek, to wiecie, to nie musi być taki do surfcastingu, do dalekich zarzutów, wystarczy jakiś long cast, ale żeby był odporny na sól. To oczywiście od was zależy, bo one są po prostu droższe. Ale tak jak tutaj obserwuję miejscowych wędkarzy, to oni dysponują sprzętem niewyrafinowanym, można powiedzieć tanim. Oni tutaj są dosyć często, czasami nawet codziennie, wiecie, i człowiek by pomyślał, że w tym momencie, jeżeli tutaj codziennie ten wędkarz jest, to może sobie pozwolić na mega duży sprzęt, wiecie, drogi, i bo będzie go używał, ale tutaj właśnie widzę, że tutaj jeśli wędkarze idą w drugą stronę, po co wydawać tyle kasy na sprzęt, kupują coś taniego i to w zupełności wystarcza.